No siemanko, witam bardzo serdecznie z tej strony, Jan Nowicki Rolling Games, a to kolejny odcinek Q&A, zapraszam. No i na samym wstępie chciałem powiedzieć, żeby mordeczko pod tym odcinkiem, żeby był kolejny odcinek Q&A, to zostawcie oczywiście łapek w górę i będzie kolejny odcinek Q&A. Tak, podwyższamy teraz próg z 10 do 20 łapek w górę, więc 20 łapek w górę i myślę, że będzie kolejny odcineczek. I oczywiście jakieś pytanka wasze. No i co, lecimy. Pierwsze pytanie od Karoliny Stan. Pytania. Czemu zacząłeś nagrywać na YouTube? Dlaczego zacząłem nagrywać na YouTube? Sam do końca nie wiem, bo tak szczerze, no coś spodobało mi się to. Chciałem spróbować swoje możliwości. Ogólnie już wcześniej próbowałem jakieś rzeczy na YouTubie i powiedziałem, że kończąc dwa kanały, dwie twórczości, jednym odcinkiem, nie podobało mi się to. Chciałem coś zrobić więcej. Chciałem nagrywać ciągle. I chciałem rozbudować kanał. I w końcu mi się udało rozbudować kanał, więc też dzięki wam się to wszystko udało, więc myślę, że ta odpowiedź usatysfakcjonuje. Co sądzisz o wyjeździe do Los Angeles ekipy Freeza? Co o tym sądzę? W ogóle tak na marginesie, to 3 miesiące temu powstało Q&A, dlatego mogę się troszkę pytania się tam być nieaktualne. Dobra. Co sądzisz o wyjeździe do Los Angeles ekipy Freeza? Co ja sądzę? Myślę, że spoko, no. Nie chcę tam ekipa jeździ, zwiedza trochę świata, no i tak dalej. Zaśpiewasz wszystko w porzo? Wszystko w porzo. Wszystko w porzo. U nas mordo zawsze wszystko w porzo. Wszystko w porzo. No, myślę, że usatysfakcjonowało cię to. Oglądasz Lombard, życie pod zastaw? Widziałem parę razy fragmenty odcinków, ale jakoś mnie to nie cieszy, to oglądanie tego serialu. W tamtym Q&A zadałam pytanie, czy boisz się koronawirusa, a co powiesz teraz, jeśli jest tylu zakażonych i umarłych? Co ja powiem? Na chwilę obecną, po tych 3 miesiącach, bo to nie było 22 marca, czyli w sumie kiedy my już przestaliśmy chodzić do szkoły, i na chwilę obecną, teraz w tym momencie jest u mnie tutaj w okolicy jest to zdarzenie i ma to dalej miejsce, ale już nie tak jak to było na początku. Ten koronawirus. Wiem, że to na YouTubie to słowo na K nie powinno w ogóle mieć miejsca, demonetyzacja i ty, ale ja już się zarabiam, więc mam nadzieję, że mi YouTube nie ukażecie za to. Po prostu, no, uważam, że na razie jest sytuacja stabilna. Jak myślisz, kiedy będzie szczepionka na czy telewizja kłamie, że za pół roku? Moim zdaniem tak, może być to przekłamanie, ponieważ nie są w stanie jeszcze opracować tak szybko szczepionki na ponieważ no tak to właśnie jak się mówi, no to jednak są lata pracy nad takimi rzeczami. Czy pokażesz koguta? Czy pokażę koguta? Myślę, że wam kiedyś pokażę na jakimś vlogu Riko mojego koguta. Więc ten, miałeś hejty w szkole? I tak, miałem dużo hejtu w szkole, jeśli chodzi ci o sferę YouTube'ową, to tak, to było dużo wyzwisk, takich śmiechu, piecząteczka. Przestań się już po jakimś czasie tym przejmować, ponieważ powiedziałem, jak chcę tworzyć jakąś twórczość i jestem już jakby osobą w cudzysłowie rozpoznawalną, bo tworzę jakąś twórczość na YouTubie, muszę się wiązać z hejtem, no szczególnie w szkole, wiadomo też, no bo to znajomi i tak dalej, oglądają i tak dalej. Lubisz Wielkanoc? Tak, lubię Wielkanoc, jest spoko, bo rodzinka i tak dalej, spotkania i tak dalej. Co sądzisz o mszach nagrywanych na kamerce, czy to dobre rozwiązanie? Ogólnie jeśli chodzi o, wiem o co ci chodzi, chodzi ci o to, że msze są podczas pandemii, było to i nawet do teraz jest, po różnych wszystkich parafiach w Polsce i nie tylko w Polsce, ale na świecie, ale ogólnie w Polsce to wiem, że no mysze są nagrywane, były te tak zwane cudzysłowie zdalne mysze, czyli mysze po prostu w telewizji czy przez internet. Jest to naprawdę dobre rozwiązanie, tak, bo dla osób starszych, które, tak jak moja babcia czy ktoś tam, inne osoby nie mogą się udać nadal do kościoła, ponieważ już wiadomo, pandemia gdzieś tam dalej trwa, może się boją, może coś takiego. Jest to świetne rozwiązanie, moim zdaniem jest to tyle w temacie, że to jest po prostu genialne rozwiązanie. Mam nadzieję, że cię to usatysfakcjonowało ponownie. Co byś powiedział dla ludzi, którzy nie przestrzegają kwarantanny i nic ich to nie obchodzi? Co by im powiedział?
że kurde, noście maseczkę, mordeczki, bo inaczej, no, nie wiem, ale tak powiedziałbym po prostu, czemu ten, powiedziałbym, wtedy jeszcze bym powiedział, że na przykład na początku pandemii mówiłem, że ale proszę nosić maseczkę, coś tam, nie wiem, powiedziałbym, że proszę nosić maseczkę, bo co, chce pan zabić mnie i tak dalej, no nie, może jakieś takie rzeczy, tak, coś, takie bardziej taki tekst by musiał być uświadamiający komuś dość, żeby się to mu, jakaś zapadka tam poruszyła, zębatka, no nie? Lubisz serię TikTok Blowek? Oczywiście oglądam to już wszystkie odcinki, wszystkie te 30, tam 40 odcinków tego postawiona jak moda na sukces. Lifehacki z TikToka u Blowka, tak? Pozdrawiam serdecznie Blowka, jak tutaj tam gdzieś to może zobaczył, czy nie. Ale super seria, naprawdę pomysł kozak, nie ma co. Góry kontra morze. Szczerze, lubię góry, lubię chodzić po górach. Ale pod względem morze, no chillowanie, więc myślę, że morze bym wybrał, no aczkolwiek góry też nie są złe. Więc to i to bym wybrał, ale jakbym miał może wybrać, to ostatecznie to morze. Jaka jest twoja ulubiona marka samochodu? Szczerze, tak stricte już, nie wiem czemu, ale tak z dupy mi się wzięło, gdzieś tam w mózgu mi się uświadomiło, że moją ulubioną marką jest Mazda. I tyle chyba w temacie. Wybierz jedną osobę, którą chciałbyś przywrócić na ten świat. Jedna osoba, którą bym chciał przywrócić na ten świat, to jest tylko jedna niepowtarzalna osoba, którą ten, to chciałbym przywrócić mojego dziadka, który był naprawdę świetną osobą i dużo mi przekazała w życiu, więc chciałbym przywrócić mojego dziadka Józefa. No. Czekam na kolejne Q&A, ulubiona seria. Dobra, właśnie teraz nagrywam te Q&A. Okej, okay. I Karolina Stan, kolejne pytanka. Chleb kontra bułka. Chleb. Lubisz post Malone? Nie wiem co to jest, więc powiem nie. Ile najwięcej wykopałeś diamentów w Minecraftie? Najwięcej? Ojej, ciężko powiedzieć. No prawie z 10, może 12. No, do 20 może nie dobiłem, ale coś takiego. Zawsze koło 20 tak oscylowało największa ten. Miałeś coś złamane albo skręcone typy? Tak, miałem tego kciuka wybitego, ostatnio nawet na boisku sobie to nawet naprawiłem, tą kontuzję, bo mi zaś to samo co się stało przed tej kontuzji, że kciuk był taki w kąt 90 stopni, przywaliłem, piłka mi przywaliła po prostu w ten opuszek tutaj kciuka, więc no, wybicie było takie bardziej, no. Jaka jest twoja ulubiona przyprawa? Ja ogólnie przypraw nie mam ulubionych, bo nie przyprawiam, taką jaką zupę mi podadzą, nie przyprawiam. Ale najbardziej to z przypraw, jak już tak bym miał wybierać, to może jest, nie wiem, bo ketchup, czy ketchup jest przyprawą, czy nie, ale tak załóżmy, że zalicza to do przypraw, bo ketchup jest taką sobie przyprawą, że to tak, no to jedzonko takie, no, lepsze trochę, nic. Przyprawa. Co miałeś z historii? Z historii miałem oczywiście piątkę, miałem nawet na półrocze proponowaną w trzeciej, albo nie, przepraszam, w drugiej klasie. No w każdym technikum miałem planowaną szóstkę zależącą na półrocze, ale generalnie mam ocenę piątkę z historii. Próbki kontra chipsy. Chipsy, ulubione kwiaty. Ulubione kwiaty, no to róże. Ulubione kwiaty to róże, nie pytajcie czemu. Walizka kontra plecak. Oczywiście, że nie walizka, oczywiście, że plecak, bo plecak najlepszy jest, bo przynajmniej założysz i tak dalej, a to musisz to wszystko tak tyrać ze sobą. Najlepsza restauracja, w jakiej byłeś? Najlepsza restauracja, w jakiej byłem? No może bo to podpiąć pod restaurację, to polecam serdecznie w Bielsku Białej na 11 listopada, a dokładnie na Cechowej. No okazuje jak się idzie 11 listopada, oczywiście sorry, oczywiście nie płacą za reklamę. Pizzeria Margarita, więc to podpinam pod restaurację, jeśli już tak ten. Dobra pizza, polecam serdecznie dla mieszkańców Bielska i tak dalej, około listopada. Taka pizza, że taka. Dobra. Bo zawiedzą się mi tutaj wszyscy będą prócz siebie auto promocje. Prince polo kokosowe kontra pizza polo orzechowe. Orzechowe. Standardowo orzechowe. Lubisz pasztet? Lubię pasztet, zjem, choć nie jestem jakiś fanem pasztetów, ale lubię, zjem, tak. Chciałbyś odwiedzić Czarnobyl, tam gdzie się paliło? Tak, chciałbym odwiedzić Czarnobyl. Jest to jakieś, znaczy nie moje marzenie, ale chciałbym odwiedzić Czarnobyl, no bo jeśli byłaby taka możliwość, ponieważ to ja jestem historykiem, lubię takie rzeczy. I jest to tak, było dość ciekawe na przykład zjawisko, choć jednak pod względem tego promieniowania, które jeszcze tam istnieje przez ładne paręnaście lat i będzie jeszcze istniało do, no, aż nas to przeżyje, to promieniowanie, więc
Generalnie chciałbym. Znasz Żądnego Przygód? Jak tak, to co o nim sądzisz? Tak, znam Żądnego Przygód, oglądam go, no teraz już nie, ale oglądałem, jak go oglądałem, to sądzę, że chłopak jest super, rozwija się, nawet zrobił fajny Hog City Challenge. Generalnie super pomysł na odcinek, lubię urbexy, takie właśnie spinaczki, gdzieś tam jakieś fajne takie opuszczone miejsca, takie właśnie dość ciekawe pokazuje, więc myślę, że propsuje totalnie. Z jaką sławną osobą chciałbyś spędzić dzień? No na pewno nie byłby to Freeze, już ci mogę mówić. Chciałbym spędzić tak naprawdę dzień z Blowkiem, bo chciałbym z nim nagrać, bo widzę, że bo co jak co, znam wielu youtuberów wspaniałych, czy Rezi, czy LGPL, czy w ogóle inni tam youtuberzy, ale tak z rolniczego YouTube'a Mafia Solec i tak dalej, ale chciałbym na pewno spędzić z Blowkiem, bo z Blowkiem byłoby śmiesznie, przede wszystkim byłyby dość ciekawe, nie wiem, jakieś lifehacki z TikToka, może bym się z nim spotkał też przy okazji znowu. Byłoby przede wszystkim super. No i Karolina, sam kończymy od niej pytanka. Czy dobrze, że 6ix9ine wyszedł z więzienia? Szczerze, 6ix9ine, nie wiem, nie mam o nim w ogóle zdania, czy dobrze, czy nie. No myślę, że chyba, no dobrze, no dla niego, no nie, ale w kolei przewinił, no to, no to co, no odsiedział. Jak myślisz, kiedy będzie koniec? Koniec będzie nie wiadomo kiedy. Mówią, że ma przyjść druga fala, ale no. Zobaczymy, co kiedy się to rozwinie. Na razie jest taka przyćmiona ta. I zobaczymy. Lubisz 1, 2, 3, go? Nie lubię, nienawidzę, nie cierpię. To jest cringe'owe, totalny cringe, 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 cringe. Jeszcze raz cringe przez duże C. Więc tyle w temacie. Dzięki, Karolina, za piąteczkę dla ciebie. I lecimy z kolejnymi pytankami. Tym razem pytanka od Edemi. Czy tak się nie zaczyta? 6, czyli 6, mogę tak powiedzieć. Jaką grę najbardziej lubisz oprócz Farming Simulator? Jaką grę lubię oprócz Farming Simulator? Minecraft i szybka odpowiedź, szybkie pytanie, krótka odpowiedź, proste. Ile subów chciałbyś mieć do końca roku? Do końca roku chciałbym mieć choćby, no fajnie by było te 1000 już szybciej wybić generalnie, ale myślę, że 1000. Ale tak realnie patrząc, to mi się pewnie uda znaleźć tylko 500 tylko wybić, ale 1000 byłoby fajnie, byłoby miło, jakby tak 1000 subów już by się pojawiło u mnie na kanale, już byśmy byli troszkę już o paręnaście set subów do przodu. Dobra, dzięki Edemi za pytania, bo chyba więcej od ciebie tutaj nie ma, nie dokładnie tak. I teraz Klaudia Ponikwia. Jakie plany po maturze? Generalnie po maturze na razie plany takie, żeby się troszkę odchillować przez wakacje i generalnie myślę, że pójście do pracy. Kiedy kolejna piosenka? Wszyscy pytają, kiedy rolnik piosenka? Wszyscy, nie wiem jeszcze. Na razie muszę się z Pukim zgadać. Myślimy jakieś właśnie, żeby stworzyć dalszą część tego właśnie wehikułu czasu, więc myślę, że się coś uda. Nagrasz kiedyś jakiś film z Karoliną? Pozdro, też pozdrawiam serdecznie. Szybko odpowiadam z Guzką o na temat. Nagrasz kiedyś film z Karoliną? Gadałem z moją dziewczyną Karoliną i generalnie Karolina na razie na chwilę obecną ogólnie ona tylko chce mnie wspierać w YouTubie, więc do wszystkich, którzy chcą mi zadawać podobne pytania, już nie zadawajcie tych pytań, bo Karolina mi powiedziała, że ona chce mnie wspierać, ona mnie tylko wspiera w sferze YouTube'owej, ale występować publicznie nie wystąpi na YouTubie, no chyba, że kiedyś ktoś będzie chciała, to mi powie. I generalnie jak przygotowania do matury? Pozdro. Ogólnie już po maturze, może inaczej zmienię to pytanie, może jak poszła matura. Generalnie dobrze, myślę, że Klaudia wszystko będzie w porządku, nie? Więc piąteczka, pozdrawiam serdecznie. Matku, przyszła cześć i chwała matku, który będzie teraz miał swoje 5 minut kolejne. Jaką piosenkę teraz najbardziej lubisz i słuchasz? Najbardziej lubię piosenkę Nie ma raju bez węża, Hotel Mafia. Polecam serdecznie, fajnie buja i tak dalej. Ostatnim czasem będziesz robić jakieś odcinki z Minecrafta, na przykład dalsza część mechanizmów. Tak, właśnie będę, właśnie a propos właśnie matko, wyjąłeś mi to z ust, bo będę robił właśnie, myślę, że może dzisiaj, może nie wiem jeszcze pod tym jak to zmontuję, może nagram jeszcze jakiś jeden odcinek z właśnie może z Minecrafta, może teraz z sześciennego szału, którego dawno nie nagrywałem z mojego survivalu, ale myślę, że właśnie chyba mechanizmy sobie spróbuję coś nagrać z poradnikiem, książką Czerwonego Kamienia i urbex historii kontra Żądny Przygód. Żądny przygód, urbex historii to jest
za bardzo przereklamowane. Denzu. O, witam, witam Denzu. Będziesz kiedyś miał donaty na live? Tak, wszyscy pytają. Będziesz miał donaty? Kurde, tylko żeby donaty. Tak, będę miał na pewno kiedyś donaty. To się nie bójcie. Ja już wam mówiłem, czemu, gdzie i po co, jak. Co zamierzasz kupić pierwsze do studia? Co zamierzam pierwsze kupić do studia? Na chwilę obecną patrzę tak sobie, co bym mógł kupić. No mógłbym sobie kupić troszeczkę no, jakiegoś green screena, bym mógł sobie wszystkim zainwestować, no i może w jakiś lepszy komputer troszkę by się przydało. Co kiedy, do kiedy chciałbyś wbić 500 subów? To 500 subów no chciałbym wbić nawet w tym miesiącu chciałbym wbić, no plus minus tak jakoś. I matku ponownie. Lubisz Narcyza na YouTubie? Nie lubię Narcyza. Narcyz jest dziwny, ma dziwną twórczość, więc taką kontrowersyjną. Co sądzisz o piosenkach Zebo.pl? Piosenki Zebo.pl stworzone są dla Beki, ale bardzo super, więc pozdrawiam Zebo.pl. Nagrywałem kiedyś o tobie odcinek, więc jeśli Zebo gdzieś tam gdzieś mnie tutaj oglądasz w tym momencie, to propsuję fajne piosenki, rób tak dalej. Beczunia fajnie, ale jest fajnie. Lubisz Netflix? Lubię Netflix, ale nie korzystam z niego, ale lubię, bo słyszałem, że z opinii tak o go lubię. Gdzie chciałbyś pojechać na jeden dzień? Na jeden dzień chciałbym pojechać do mojej dziewczyny i prosto. Będziesz kiedyś nagrywać na tym kanale filmy typu vlogi? Nie, na tym kanale raczej. Na tym kanale raczej vlogów nie będzie. Jeśli chcecie vlogi takie, nie wiem, rolnicze, ogrodnicze, to zapraszam serdecznie na mój drugi kanał, Janemski Rolnik Team, tam macie takie typu vlogi, tam sobie luźno vloguję. Jakiego YouTube'a teraz oglądasz najwięcej? Najwięcej ciężko powiedzieć, no ja praktycznie ogólnie dużo oglądam YouTube'a, ale na chwilę obecną mam takie dwa kanały najczęściej oglądane, oczywiście wiadomo, Zebo.pl, LJ.pl, no i PTMCZ Football. Bo piłka jest spoko, czemu nie? Dobra, Maleczki, to tyle chyba pytanek. Chyba jeszcze tak przejrzę, czy coś jeszcze nie pominąłem, żeby nie było, że coś pominąłem kogoś. Nie, to tyle, dzięki wam serdecznie za uwagę. Aha, i Dragon Team, kiedy kolejne Q&A? W tym momencie to kolejne Q&A, dzięki Dragon, że zapytałeś. Dobra, dzięki wam serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. I chcecie, mam nadzieję, że więcej, więc jeśli chcecie więcej takich odcinków Q&A, żeby mi zadać pytanka, to przede wszystkim zadawajcie mi pytania, plus 20 łapek w górę, myślę, że dacie radę, bo kto jak nie wy, no 20 łapek w górę to chyba dla was nie jest żaden problem, bo wiesz, lubicie Q&A, więc 20 łapek w górę i kolejne Q&A, na razie trzymajcie się i ja wam nie przedłużam, miłego dzionka, miłego popołudnia, nie wiem, dnia, tygodnia, dekady, elo, piąta.